Siema, siema! W dzisiejszym odcinku z Kwadratowej Masakry zmienimy sobie naszą zbroję diamentową, czyli taką troszeczkę dla plepsu. Zmienimy sobie na zbroję netherową. Zrobimy cały set, postaram się oczywiście. Jest ze mną Young Miki. Siema, Young Miki. O, tu jesteś. No cześć, Young Miki. O, cześć Miki, cześć, dostałeś klapsa. Na start odcinka oczywiście bardzo bym was prosił, żebyście zostawili subskrypcję, ze względu na to, że niedługo 300k i troszeczkę stanęliśmy w tym miejscu, więc pomóżcie dobić 300 tysięcy, a przygotuję taki specjał z nagrodami w ogóle, bo 300 tysięcy to już takie jest prawie 1/3 do miliona, więc wbijcie suba, jak wam się odcinek spoda, to łapka w górę i ja wam pokażę, na start odcinek wam pokażę takie 500 IQ troszeczkę, ponieważ admini dodali takie coś, że można farmić lugole. Lugole mam tutaj, płyn lugola, na 10 minut, które pozwalają nam wejść do twierdzy, do netheru. Twierdzę oczywiście nie zrobiłem, jeżeli byście chcieli dać znać w komentarzach, to na streamie ją zrobię, ze względu na to, że admini powiedzieli, że mogą ją zresetować, więc od początku mogę robić. I patrzcie to, potrzebujemy zabijać te pigliny, one są mega mocne, no ale oczywiście patrzol 500 IQ, co on wymyślił, zobaczcie. Jesteśmy w tym miejscu, czekajcie, bardzo mi się wkurza. I pigliny lecą nam z całej mapy, właściwie z całej tej głównej wyspy, lecą do mnie. Najlepiej jest, jak jest dużo jest ich na środku. Poczekajcie, idź stąd, szkielet. Najlepiej, jak jest dużo ich na środku, patrzcie, idą sobie do mnie. Miki, o, ale masz ładny netherite na łbie. Pa, 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 pa. Pa, jak te pigliny małe denerwują, bo jak od boku wejdą, to mogą mnie zepchnąć. I to jest troszeczkę lipa, ale zobaczcie, ile tego wchodzi. Dobra, jeszcze te niech przyjdą, bo wiem, że będzie dużo więcej ich, ale one dopiero idą gdzieś tam z końca. One są, nie wiem, jakieś zbugowane, że one przez całą mapę do mnie idą, czy co jest? Bo ja nie wiem. Ale tu możemy zrobić sobie taką farmę. Niestety z tych piglinów nie leci złoto. O, ty spadaj do środka. Patrzcie, jakie to jest mocne. Leci złoto? Nie. Ani razu mi nie poleciało złoto. Ani razu nie poleciało. Naprawdę, ani razu złoto mi nie poleciało. Dobra, zobaczcie, ile tego teraz idzie. Masakra. Dobra, chodźcie do środka. Starczy nam. I teraz chodzę sobie tutaj, zamykam, żeby nam nie wchodziły przez wodę. Wchodzę sobie tutaj i zobaczcie to. 250 tysięcy IQ. Dobra, zrobimy tak, że ją sobie zabiję. Zobaczymy, ile książek nam poleci, bo książki bardzo słabo lecą z nich, a jedna książka to jest jeden lugol. O, o, o. Dwie książki poleciały. O, to musisz mi jeden dać w sumie, bo ja nie mam. O, pójdziemy do tego, do mistrza. Pójdziemy do mistrza, zobaczymy. Dobra, jeszcze te pigliny tu są. Ale dobra, ominijmy je po prostu. Raczej mnie nie zabiją, mam nadzieję. No, ja już idę, tylko muszę pojeść troszeczkę. Ale marchewy złote są dobre do jedzenia. Masakra. A co one dają? One po prostu mają najdłuższe... To się nazywa chyba saturacja, coś takiego, no, ale nie jestem pewien. Saturację. Że jak złote marchewki jecie, no to najdłużej wam głód nie schodzi. I one dają dosyć sporo, to jest najlepsze mięsko. Tak samo jest chyba w tej samej klasie jest mięso z krowy i ze świni. Przepieczone oczywiście, tylko że są troszkę gorsze, nie? Ale z tej samej klasy jedzenie to jest, w sensie, że najlepsze. Okej, okay. Mamy tutaj króla piglinów, tak? Król piglinów. I możemy od niego kupić sobie lugole. Ja teraz mogę kupić dwa, bo mam dwie książki. I... Ty kupiłeś? Mhm. Dobra, i co? I pijemy lugola i idziemy do netheru. Wam pokażę, tutaj w środku twierdzy będziemy. Lugol... No? Ty wiesz, bo ty nie wiesz, jak tam się dostaliśmy, stary, wiesz, ale my mieliśmy zagadki dzisiaj, ja z Blaszką i... Ale to nie mów mi, bo ja to będę resetował, w sensie ja będę to jeszcze raz robił. Będziesz jeszcze raz robił. Tak, ja tą twierdzę będę jeszcze raz robił i będziesz mógł ze mną wtedy robić i delikatnie podpowiadać, ale może nie za dużo. Dobra, trzeba wejść na tą górę, bo jest to troszeczkę daleko. Właśnie będziesz mógł ze mną robić, bo za dużo osób tego nie robi. I ten... I bo to czwórkę trzeba, tak? No. No i będziemy razem robić, to mi trochę podpowiesz, ale też nie za dużo, żeby miał z tego fan trochę, nie? Ale ja na przykład też nie wiem, początku nie znam, bo to robił Evroni Blaszka na przykład początek. A, no to pok, to początek sobie zrobimy na chillku, o, tu trzeba wejść. Boże, ale ta góra jest wysoko. Masakra, co mnie zrobili wejścia na dole? Tu, pamiętam już. Tu. Tam potwory są dużo, dużo lepsze, ale na szczęście można przebiec je na szybko, nie tracąc życia. O, jesteśmy na samej górze. Oczywiście po drodze admini, no bo po co robić NPC-ta jak... O właśnie, co do adminów, to jeszcze mi czapki nie naprawili. Cały czas mam zepsutą czapkę. Kto nie wie, o co chodzi? O, możemy skoczyć całą świątynię. Pogchamp. Kto nie wie, o co chodzi z czapką? Dostałem czapkę, która miała wydajność, właśnie ten, która miała pośpiech 2, mam pośpiech 1 cały czas, więc totalnie jestem oskamowany i zły. Naprawdę, jestem mega zły za to, bo nie po to streamowałem tyle czasu. Ej, ja nie będę miał logola na wyjście. Ja mam, ho. Ale dla mnie? Ta. Ja mam 3 logole jeszcze, ale potrzeba 2. A i tak chyba wyjdziemy w ciągu 10 minut, bo przecież po co będziemy tutaj siedzieć. Dobra, jesteśmy w netherze. Okej, okay, musimy tu przejść. I wam pokażę teraz, co zrobiliśmy w netherze. Nether jest dosyć mały, ponieważ jest bardzo mało kratek w netherze, ale jest on... 100 kratek co tydzień będą powiększali. Tak, co tydzień jest to kratek. I kochani widzowie, zobaczcie to.
Zobaczcie na minimapę, bo ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale w Netherze działa nam jakby... Tryb jaskiniowy, który jest nielegalny, działa nam w Netherze po prostu tak, o, bo Nether jest przecież jakby jaskinią, nie? W sensie podziemią, podziemiami i tak dalej. Możesz pokazać, że masz wyłączony tam. Mam wyłączony, no właśnie, czekaj Miki, już pokazuję opcję. Tryb jaskiniowy wyłączony, więc ja tutaj nie łamię regulaminu. Zobaczcie, ile wykopaliśmy, w ogóle na minimapce, jak zobaczycie, teraz tego nie pokażę wam. Miki z TNT, ja kopałem na Mendingu, wykopaliśmy cały ten poziom, prawie cały ten poziom z Netherite'em i wydaje mi się, że teraz na odcinku, jakbym chciał, to bym nawet nie znalazł tego Netherite'u, bo już prawdopodobnie wszystko wzięliśmy. Kopaliśmy od 15 do... A chyba nawet do 8 kopałem. Ja na 14 stawiałem TNT. A, Miki na 14 TNT stawiał, no to w ogóle już pog. Dobra, to my wychodzimy z tego Netheru. O, są te, dziady. Dobra, i zobaczymy, ile tego będzie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I mamy z tego... No, ze 100 tych, 100 bryłek. To jest pog. Dobra, wyjdźmy z tego Netheru, bo musimy zrobić seta przecież, Miki. Musimy zrobić seta netherite'owego, bo to jest najważniejsze w tym odcinku. Czekajcie, jak tu miałem wyjść? A ja mam znacznik, dobra. Wyjdę sobie kopiąc. Mam nadzieję, że lawy nie będzie. Dobra, tu jest wyjście, Miki. Ho. Pomniałem. Lugola ci nie potrzeba, bo masz. W każdym razie, jak się wychodzi z Netheru. Go, tędy. O! Z Netheru wychodzimy portalem, jak zwykle, ale będziemy zrespieni niestety w naszej twierdzy. O, już myślałem, że nie wyjdę. Idziesz, Miki? Tak, czekaj. O, to jest winowajca wszystkiego, to jest winowajca wszystkiego, bo El Bartmana. Sorry, te napotki na siłę. O, super. Super. Jedno, stary. Super, Miki, ale chodź, teraz robimy seta. Netherowi to była brodawka, wytyfy. Biegnę, sorry. Brodawkę ale... znalazłeś? Tak, stary. Dziwna sytuacja. Chyba, no, że nas... Jeden, stary, jeden pod drzewem. Mamy chyba jako jedyni na serwerze teraz brodawkę. Dobra, trzeba ten Nether jednak przeszukać cały, żeby te brodawki zabrać dla siebie. Ale oczywiście jak my zabierzemy dla siebie, to admini dadzą wszystkim, znając życie, więc jakby no nie ma sensu. Ale postaramy się. Dobra, creeper naładowany jest u góry, więc muszę uważać. Wchodzimy drabinką. Drabinka jest straszna, bo to jest tak długo się wchodzi. Dobra, tędy, teraz woda. I uciekamy od creeperów i kolejna woda, dobra. I jesteśmy już prawie przy wyjściu. Dobra, i jesteśmy przy wyjściu, dobra, czyli jest git, Makin tu stoi. Jest git, schodzimy nisko. A, nie mogę tam wody stawiać przecież, bo to jest kuboid, no. Zapomniałem o tym. Tu w ogóle mamy wszystko z netherite'u, o. Patrzcie, bloki netherite'u, ale niestety ich nie można wykopać bez kuboid, więc jest trochę lipa. Dlatego musimy netherite zbierać sami. Wyobraź sobie, jakbyśmy mogli taki jeden, 9 sztabek byśmy mieli z tego bloku. No, 9 sztabek. A każda sztabka, jedna sztabka wystarczy, czy ile do tego? Jedna sztabka, żeby cały kół. A sztabkę się robi z cegieł i ze złota chyba, z tego co pamiętam. 2 na 2, nie pamiętam dokładnie jak się robi, ale zaraz ogarniemy, bo zaraz dojdziemy do naszego netherite'u, który już przepaliłem wcześniej. No bo wątpię, żebyście chcieli czekać, aż żeby się netherite przepalał. Nie wiem, od jest godzina max zbierania. No, ty jeszcze dzisiaj zbierałeś, nie? Ty jeszcze tak, dzisiaj zbierałeś, tak. Ja dzisiaj kopałem, Miki wysadzał TNT i zaraz wam pokażę, chyba zebraliśmy cały netherite z tego serwera, więc jakby będziemy go sprzedawać, jeżeli będziemy mieli nadmiar, ale będzie drogi. W ogóle nie wiem, czy nie lepiej sety robić. Proszę, napiszcie mi w komentarzach, czy jeśli chcemy teraz naprawić taką zbroję z netherite'u, czy potrzebujemy do tego sztabek z netherite'u? Czy diaksów, no. Wydaje mi się, że netherite'y. Ale zobaczymy. Dobra, ja już tu jestem na tym, Miki. Gdzie ty jesteś? Myślisz temu, do ciebie. Do ciebie? Dobra. Ja jestem już tutaj przy naszych piecykach. Niestety wam nie pokażę, ile jest dokładnie netherite'u. Wezmę tylko tyle, ile ja potrzebuję. Czyli wezmę tak. 9 sztuk z tego. 9 sztuk z tego. I wezmę 11 sztuk z tego. 29 sztuk mam tych odłamków netherite'u. Tam jest jeszcze więcej. O, myszka mi się odłączyła. Wytyfy. Myszka mi się odłączyła. Muszę szybko podłączyć myszkę. Dobra. Jezus, dobrze, to nie było w Netherze, gdzieś przeskakiwałem. Mamy to. Tu mamy jeszcze skrzynkę z netherite, z tymi z netherowymi blokami. Ja odłożę sobie to dziadostwo na chwilę. I teraz, z tego co pamiętam, trzeba było stół zrobić. Czekajcie, o, tu mam lugolę jeszcze. Pogczam. Tak, dobrze pamiętasz. Z tego co pamiętam, trzeba było stół zrobić, Miki. Ja go zrobię, bo tu trzeba zrobić... trzeba zrobić biznes z netherite'em. Dobry pomysł, jak teraz nikt nie gra, a potem wejdą osoby i będą chciały, wiesz, netherite'owe rzeczy zdobywać, to my będziemy mieli już biznes. Dobra, wezmę sobie sztabki złota i teraz tak, co ja potrzebuję? Potrzebuję te netherite'owe sztabki. 7 sztabek będę miał z tego. Trzymaj, Miki, to.
Tu, o proszę. Złoto oddaję. Mam 7 sztabek i teraz potrzebuję tego seta. On jest dosyć nowym setem, więc nie muszę go raczej naprawiać przed tym. Później sobie go naprawimy i tak. Ale się jaram. Mamy buty. Mamy spodnie. Mamy klatę. I mamy hełm. Hełm jest najładniejszy według mnie. Ale nie jestem pewien. Pogrzeb jest gisza. Ukończymy wyzwanie w ogóle. Ale pokczam, Miki, chodź tu. Idę. Pog. Wiesz co? Ja sobie jeszcze miecz zrobię. Zobaczę tylko, ile ten miecz ma enchantów i ile razy mogę go naprawić. Ile wydałeś na to tych udłamków? Na razie 4, jeszcze 3 mi zostały. Ale nie mam pojęcia, wiesz? Nie liczyłem tego. No, mogą ludzie w komentarzach napisać, ile było dokładnie. Dobra, miecz na 4 levele, okej. Okay. Miecz zrobimy. Kill-offu niestety nie zrobię, bo to jest ten kill-off z mendingiem, dlatego on mi się zepsuje mending na nim, dlatego mi się to nie opłaca totalnie. Okej, okay, miecz... Co jeszcze? Siekierę chyba... też nie potrzebuję? Dobra, to dam Mikiemu 2 sztabki, jeżeli mi zostaną. Chomiki. A, jeszcze zobaczę, czy można naprawić sztabkami, bo to też jest ale ważne. Ale biedak za mnie teraz. No, ja jestem cały netherite'owy. Okej, okay, w to wkładamy miecz. Pa. Ile? Ej, jeden. Jedno serce, ale jest git i tak. Dobra, ja mam troszeczkę zniszczonego seta i teraz sprawdzimy, Miki, czym się to naprawia. Czekaj, diaksa wezmę jeszcze. O, stack diaksów może być, starczy mi. Czyli czym się naprawia teraz seta, zobaczymy. Tu jest kowadło. Tu dajmy sobie tak i hełm. No nie, diaksami niestety nie można. A na teraz zobacz. Trzeba sztabkami, sztabkami trzeba. No, trzeba sztabkami naprawiać. Musimy je poparnić sobie tego. Ale jestem pokczampowy, stary, pokczamp. Dobra, Miki, trzymaj te 2 sztabki, bo ja nie potrzebuję. O, proszę bardzo, 2 sztabki netherite'u. Jezus, ale klaciocha jest dobra. Za jaki mam brzuszek wyrzeźbiony. Ja pacole. No i co, ja się z wami żegnam, to był cel odcinka. Idę zaraz kopać netherite, żeby było więcej. Cały trzeba wykopać i robimy biznes z netherite'em. Do zobaczenia. Zostawcie tego suba, bo lecimy po 300k, mam nadzieję, że dacie radę mi dobić, pomóc mi. Do zobaczenia, pa pa! Pa. Co mnie bijesz, frajerze?